21 łamane przez 277 przez 2012 z dnia 5 lipca 2012 w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf numer 1. Na liście zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 zmienia się zakres rzeczowy zadania w Starowiejskim Centrum Kultury i Młodzieży przy ulicy Wiechora 13 przez 17 wykonania pochylni w budynku na zadanie budowa objazdu dla osób niepełnosprawnych na kwotę 5700 wydatek inwestycyjny oraz wymiana drzwi wejściowych na kwotę 4300 wydatek bieżący. Kwota całkowita dla SCKM 10 tysięcy złotych pozostaje bez zmian. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Wydział Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o zmianę merytoryczną zadania. Wykona pochylnik budynku przy ulicy Wiechora 15 na zadania budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zmiana drzwi wejściowych w budynku przy ulicy Wiechora 13 przez 15. Dziękuję ślicznie. Kto z Was chce zabrać głos? Ja chciałbym bardzo podziękować Komisji do Poniedziałek, a Komisja się również na dzisiejszym zadaniu. Dziękuję za szybkie działanie. Proszę Pani. Ja chciałam zapytać, chodzi o główne wejście do Wiechora? Tak, tak. Proszę przejrzeć drzwi, chyba zostanie, także ta kwota będzie... Czy tam jest brama taka międzywojenna, czy jaka? Taka, żeby spełniała wygodę, więc... No ja wiem, tylko chodzi o to, że tam, o ile pamiętam, to są głębowe drzwi, nie wiem, czy nie międzywojenne jeszcze. No to trzeba... Wydalić bramę, tak, starą? I zrobić plastikaną, żeby... Czy to jest skroniony? Ale może jest jakieś inne wejście, które mogłyby osoby niepełnosprawne zjeżdżać? Nie wiem. Może od podwórka jest takie wejście, gdzie to nie, to należy tak w razie śledzić zadanie. Pozwalając z Ruszańską, to będzie wykonawcą. No właśnie, bo to nie. Nie sądzę, żeby Pani Różańska dopuściła się. Przyjrzyjmy się tej sprawie. Pan Krzysztof Barak. Ja pozwolę sobie w pewien sposób odpowiedzieć. Nie ma znaczenia. Od frontu jest jedno wejście. To są te oszklone drzwi drogowe. Nie ma innego. Natomiast jest wejście od drugiej strony. Ale tam jest wejście tylko dla osób, które by chciały wejść na ten mini skwer zielony i finito. Ono jest z każdej strony ogrodzone. Z jednej strony jest posesja na lewo, z drugiej strony jest posesja na prawo. Więc oni po prostu są specjalnie ośrodek jest kawałek dalej. Także oni są w zasadzie ogrodzeni, a z trzeciej strony nie, a z trzeciej strony jest ten nowy skwer, smoczy skwer. Przecież no, przez niego się nie da przejeżdżać ani przechodzić. Znaczy, w tym sensie, nie? Więc no, nie ma jak, no, jest tylko od frontu, więc no, jeżeli no, nie ma innego wyjścia, no to żeby oni to uczulić ich może jakoś. No, do zarządu prośba na ten okres wakacyjny, żeby dopilnował tej kwestii, no bo no żeby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą, nie? No w tym sensie, żeby to co zrobię, nie, żeby nie było. Dziękuję. Ja sądzę, że należy jak najszybciej robić ten plan zjazd, natomiast jak rozumiem swoje urzędy, nie wiadomo, czy zostaną pieniądze na to, żeby prawę robić. To jest przede wszystkim pytanie, bo już tak zastrzeganie, że uważam tak sobie. Natomiast trzeba się na pewno zastanowić na to, ja wyjadę. Patrzcie w moją stronę, to jest tam Ela. I na pewno podjadę Różańskie i powiem, że Ela powstrzymała się z tym, że jak wrócisz do roku, odrobiesz ten radzisz. Nie zrobili tam po prostu tego, czego by nie chcieli. Dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? No nie wiem, ja jestem trochę śpiący. Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Cześć.
Nie widzę. 16 osób. To jest sprzeciw, to jest sprzeciw. Jedna. Jedna. Osoba się wstrzymała. 16 za przeciw, 0 się jeszcze. Tytuł jest 9, racjonalnie pani Katarzyna Kretel-Kosz.